Dzień dobry. Dziś chciałam Wam krótko opowiedzieć o nałogach, o mechanizmach powstawania nałogów i o tym, w jaki sposób możemy, lecząc prawdziwe przyczyny ich powstania, poradzić sobie z tym problemem. Skąd taki temat? Temat według mnie jest bardzo ważny, ponieważ coraz więcej ludzi boryka się z jakimś tam uzależnieniem, no bo uzależnieniem nie jest tylko nałogowe picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy też palenie papierosów. Nałogiem może być wszystko, nad czym tracimy kontrolę. Stąd w dzisiejszych czasach tak powszechne jest na przykład uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych, od zakupów czy też od hazardu. Świat, w którym żyjemy, każe nam coraz więcej osiągać, coraz więcej mieć i też uczy nas, że nagroda za wszelkie nasze osiągnięcia powinna być natychmiastowa. To na przykład dzieje się akurat na mediach społecznościowych, gdy chwilę po zamieszczeniu jakiegoś posta otrzymujemy kilkadziesiąt lajków. Wszystko to sprawia, że przeciętnemu, wrażliwemu człowiekowi trudno jest funkcjonować w takiej rzeczywistości i po prostu sięga po substancje, czy też oddaje się czynnościom, które pozwalają mu uciec od problemów. Ale jak to się dzieje, że niektóre osoby ulegają nałogom, uzależniają się od substancji, które uznawane są za uzależniające, inne natomiast nawet po długotrwałym ich zażywaniu nie czują konieczności ich zażywania. No bo to wydawałoby się kluczowe w leczeniu. I nie jest to reakcja na poziomie fizjologicznym, ponieważ jednak każdy organizm na daną substancję reaguje, jeśli nie tak samo, to w sposób bardzo analogiczny. Dlatego chciałam tutaj o tym powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że w takiej terapii standardowej leczenia uzależnień często brakuje takiego głębszego spojrzenia i dotarcia do przyczyny, która stoi za uzależnieniem. Wydaje mi się, że większość ludzi wierzy, że istnieją substancje, które po prostu są uzależniające. I takie substancje, no to przede wszystkim jakieś twarde narkotyki, nikotyna, alkohol w dużych ilościach. Ale o co tutaj naprawdę chodzi? Chodzi o to, że te substancje wywołują pewną fizjologiczną reakcję w naszym organizmie. I im ta reakcja jest silniejsza, tym silniejszy jest potencjał uzależniający danej substancji. Jednak wciąż jest to tylko i wyłącznie potencjał uzależniający. W latach 70. XX wieku kanadyjski psycholog dr Bruce Alexander przeprowadził bardzo ciekawy eksperyment w odpowiedzi na eksperymenty na szczurach, które udowadniały, że morfina jest uzależniającą substancją. Te wcześniejsze badania były prowadzone na szczurach zamykanych w małych klatkach laboratoryjnych i te szczury mogły sobie w tych klatkach aplikować tak dowolną ilość morfiny. I co się okazywało? Okazywało się, że zaniedbywały one wszelkie inne potrzeby fizjologiczne i aplikowały sobie tak duże dawki morfiny, które koniec końców prowadziły do ich wycieńczenia. A co zrobił dr Alexander? Otóż dr Alexander ze swoimi współpracownikami zbudował szczurom, które chciał poddać eksperymentom, podobnym eksperymentom, park. Zbudował im taki park, w którym miały one dostępne różne rozrywki. Mogły się bawić, mogły skakać, mogły bawić się z innymi szczurami. Były tam szczury płci męskiej i żeńskiej, także mogły one również uprawiać seks, o ile to określenie nie jest niefortunne w przypadku szczurów, no ale wiadomo, o co chodzi. I co się okazało? Okazało się, że szczury w tym parku, pomimo tego, że miały nieograniczony dostęp do morfiny, wcale się od niej nie uzależniały i podawały ją sobie tylko sporadycznie. I czego to dowodzi? No, dowodzi to tego, o czym wcześniej mówiłam, że substancja uznawana za silnie uzależniającą, taka jak morfina, ma bardzo silny potencjał uzależniający, ale nie jest tak, że zawsze uzależni. Ale co tutaj jest takie znamienne? Otóż znamienna jest nie aktywność tej substancji, zewnętrzna aktywność tej substancji, jej działanie i nawet sięganie po nią, ale taka nasza wewnętrzna relacja z daną substancją czy też z daną czynnością.
Jeśli nie panujemy nad jakimś zachowaniem, zaniedbujemy inne ważne czynności, to tutaj już możemy zacząć się zastanawiać, czy nie mamy problemów z nałogiem. Co też jest jeszcze znamienne dla nałogu, o czym rzadko się mówi? Otóż na ile często, ile energii takiej wewnętrznej, ile myślenia poświęcamy na właśnie na ten nałóg. Są osoby uzależnione od kompulsywnego objadania się. Jedzenie jest taką naturalną czynnością fizjologiczną naszego organizmu, ale przeciętny człowiek generalnie nie myśli o jedzeniu, dopóki nie jest głodny. Jeśli rozmyślamy o tym przez dużą część dnia, jeśli zabiera nam to rozmyślanie dużą ilość energii, no to tutaj już powinna zapalić się pewna lampka kontrolna. I też innym takim wyznacznikiem nałogu jest poczucie wstydu. Jeśli robienie jakiejś czynności, spożywanie jakiejś substancji sprawia, że czujemy wstyd, jeśli robimy to w osamotnieniu, jeśli nie chcemy, by ktoś inny to widział, to też świadczy o tym, że mamy z daną czynnością, z daną substancją problem. A co się dzieje na poziomie fizjologicznym, kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem? Otóż przede wszystkim rozregulowujemy sobie układ nagrody związany z dopaminą. Nasz organizm, który przede wszystkim próbuje zagwarantować sobie przetrwanie, sprytnie wymyślił taki system, który będzie nagradzał zachowania, które będą sprzyjały zachowaniu gatunku, które będą sprzyjały zachowaniu naszego życia. I dlatego też te wszystkie zachowania, które sprzyjają naszemu przetrwaniu, wywołują w nas uczucie przyjemności związane właśnie z uwolnieniem dopaminy. I tak zjedzenie smacznego posiłku zwiększa poziom dopaminy o 50%, uprawianie seksu o 100%, zapalenie papierosa o 250%, a już zażycie narkotyku, takiego jak amfetamina, o 1000%. Tak, nienaturalny i gwałtowny wzrost stężenia dopaminy prowadzi wraz z upływem czasu do rozregulowania układu nagrody. Prowadzi to do tego, że nasz organizm przestaje być wrażliwy na takie normalne dawki dopaminy, które wcześniej wywoływały w nas uczucie przyjemności. I w rezultacie w naszym organizmie pojawia się nowy stan równowagi, stan patologiczny, który bardzo odbiega od stanu homeostazy naszego organizmu. I jeśli mamy już ten układ nagrody mocno rozregulowany, to po jakimś czasie te same dawki substancji, te same zachowania nie wystarczają, potrzebujemy silniejszych bodźców. Ponadto rozregulowaniu ulegają też inne obszary w mózgu, co sprawia, że na przykład jesteśmy bardziej wrażliwi na odczuwanie niepokoju i te bodźce, które u przeciętnych osób nie wywołują niepokoju, u osoby uzależnionej będą ten niepokój wywoływać i będzie ona sięgała po te substancje już nie tyle w poszukiwaniu przyjemności, ale po to, żeby nie odczuwać właśnie tego niepokoju. Widzimy więc, że na poziomie fizjologicznym pewne substancje, pewne zachowania wywołują silne reakcje. Ale ja tutaj chciałabym wrócić do tego, co mówiłam na początku, czyli dlaczego niektóre osoby ulegają nałogom, a inne natomiast nie ulegają. Myślę, że tutaj badanie, o którym wspominałam, badanie doktora Aleksandra, badanie nad szczurami w parku, bardzo dużo na ten temat mówi. Co mówi? Mówi, że szczury, które żyją w ciekawym środowisku, które mają możliwość kontaktu z innymi osobnikami, nie sięgają po substancje uzależniające. Chciałabym tutaj też przywołać postać doktora Gabora Mate, który przez całe swoje życie zajmuje się uzależnieniami i bardzo wiele na ten temat mówi. Co mówi? Doktor Mate mówi, że przyczyną każdego uzależnienia jest trauma, najczęściej trauma pochodząca z dzieciństwa. Substancje uzależniające, czynności uzależniające poprzez ten mechanizm, o którym wspomniałam na poziomie fizjologicznym, pomagają nam nie czuć bólu, od którego kiedyś uciekliśmy i którego cały czas nie chcemy czuć. Wypełniają pewną pustkę, którą czujemy, ponieważ nie mamy kontaktu ze sobą i nie mamy kontaktu z wypartymi kiedyś z różnych powodów emocjami. Doktor Mate twierdzi, że u podłoża każdego uzależnienia leży trauma, leży jakiś nieuświadomiony ból, z którym nie chcemy mieć kontaktu.
Ja tutaj jeszcze w tym kontekście chciałam poruszyć problem napadowego objadania się, kompulsywnego jedzenia, bulimii. Już kiedyś wspominałam o tym w jednym z filmików, ponieważ też jest to dość powszechny problem i też ludzie są uzależnieni od jedzenia, chociaż jest to jednak trochę inna forma uzależnienia, ponieważ jedzenia potrzebujemy do życia i każdy z nas spożywa jedzenie, ale te dysfunkcje, o których tutaj wspomniałam, mają już patologiczne charakter i są formą uzależnienia. I skąd się ono bierze? No, takie jedzenie jest formą kompensacji. Próbujemy tym zachowaniem wypełnić jakąś pustkę, której nie chcemy czuć, której nie potrafimy w inny sposób wypełnić i też uciekamy od rozwiązania tego problemu inaczej. A ponieważ jedzenie kojarzy nam się z poczuciem bezpieczeństwa, kojarzy nam się z dzieciństwem, z wczesnym okresem dzieciństwa, kiedy to najczęściej staliśmy pierś matki, która dawała nam to poczucie bezpieczeństwa, to czytałam o tym, że osoby, które wychodzą z innych uzależnień, często wpadają w uzależnienie od jedzenia, ponieważ jest to właśnie taka pierwotna forma zaspokajania naszych potrzeb. Co to pokazuje? Pokazuje to doskonale, że wychodzenie z nałogu jest to skomplikowana sprawa psychofizjologiczna i że uporanie się z jakimś jednym nałogiem na poziomie takim fizjologicznym niekoniecznie musi oznaczać, że nie będziemy mieli już tej podatności na uzależnienie się od innych substancji. Tutaj, tak jak mówiłam, trzeba sięgnąć głębszych konfliktów, nierozwiązanych konfliktów, dotknąć emocji, których nigdy nie chcieliśmy dotknąć i wtedy, dopiero wtedy możemy cieszyć się prawdziwą wolnością. I wydaje mi się, że warto o tym mówić, bo ja osobiście znam wiele osób, które mają problem z różnymi nałogami, które uciekają w te nałogi. I ja sama z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest naprawdę możliwe pozbycie się nałogu, bo przez jakiś czas swojego życia też miałam problem z emocjonalnym jedzeniem. Też przez właściwie kilka lat popalałam papierosy i nawet ostatnio zastanawiałam się, co się stało, że ja tak z taką łatwością nie odstawiłam. Ludzie mówią o uzależnieniu, a my na studiach paliliśmy, no bo przecież najfajniejsze rozmowy egzystencjalne na kierunku filozofii odbywały się właśnie przy papierosie. No ale kiedy pojawiła się taka decyzja, nie, ja rzucam, to generalnie nie miałam żadnego z tym problemu. No więc można, naprawdę można i życzę wszystkim, żeby doświadczyli wolności od nałogów, jeśli mają z nimi problem. Ale żeby tej wolności doświadczyć, to musimy się zetknąć z bólem, przed którym zawsze uciekaliśmy i przed którym uciekamy w te nałogi. Ale tak jak mówię, jest to możliwe. Warto mieć świadomość, skąd się biorą nałogi, jak powstają na poziomie fizjologicznym, jakie reakcje w naszym organizmie zachodzą, ale warto też znać głębsze przyczyny nałogów i wiedzieć, że wolność od nałogów jest możliwa. Dziękuję. Do zobaczenia.